Cześć, witam kosmicznych żeglarzy. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam do grup na Telegramie. Wszystkie linki znajdziesz pod tym filmem. Przypominam również o konkursie: komentujecie moje filmy, dajecie łapki w górę, ponieważ wkrótce rozwiązanie konkursu, a są naprawdę zacne nagrody do wygrania. Także działacie w tym kierunku. Ja mam dla Was dzisiaj szybkie newsy z Kosmos Ekosystemu. Bardzo fajnie nam się ten Kosmos Ekosystem oczywiście rozwija. No i dzisiaj wiadomość dnia, moi drodzy. Pierwsza wiadomość to listing tokena OSMO. Moi drodzy, o godzinie 12 dzisiaj będzie będzie można tutaj moi drodzy do takich par jak BTC, BUSD i USDT z tym tokenem Osmo handlować. No i oczywiście po czym ta, ta wiadomość jak gruchnęła na sieci to tutaj ten token mocno mocno wzrósł. To jest 30% moi drodzy wzrostów wycena obecnie jest 1.7 z 1.3 bodajże nam to tak ładnie wystartowało. Moi drodzy, wrzuciłem wam na Twitterze, co tutaj się dzieje, jak ten nasz cały osmo i Osmosis przede wszystkim. No to jest największy dex na kosmosie. Moi drodzy, wszystko hula, oczywiście po IBC. TVL obecny tutaj na Defi lama można sobie podejrzeć, 16 pozycja 260 milionów, ale moi drodzy, ATH to było na poziomie 1,8 miliarda. To był jeden z największych dexów. To nie tylko w kosmos ekosystemie, ale można było zaobserwować chociażby przez ten TVL. Oczywiście integracja z Ledger Live jakiś czas temu weszła. A wkrótce tutaj ja już kiedyś wrzucałem tą informację, ale tutaj dla przypomnienia, moi drodzy, czego jeszcze się można na tym Dexie spodziewać i co, moi drodzy, też będzie pewnie wpływało w jakiś sposób pośrednio na cenę, a przede wszystkim również na zainteresowanie. K samym kosmos ekosystemem i zainteresowanie też na pewno tym DEXem. Będziemy mieli order books, pożyczki moi drodzy, możliwość pożyczania. No i najważniejsza rzecz w pierwszym kwartale 2023 roku, takie są zapowiedzi, będzie natywny token USDC, ja tutaj napisałem, będzie moc, no bo będzie moc moi drodzy, jeżeli dostaniemy natywny token, w tej chwili to wszystko hula poprzez mosty, ale jeżeli dostaniemy natywny token, to jeszcze kolejna rzecz, która nas tutaj da mocny, mocny power. No i rzecz taka, która gdzieś tam na zapleczu jest budowana, a jest bardzo ważna, też NFT, moi drodzy, NFT taki dedykowany, można było sneak sneakpiki takie popatrzeć, jak to będzie wyglądało. Być może będzie dużo większa użyteczność tego NFT właśnie powiązania, w powiązaniu z tym deksem. Myślę, że warto również to śledzić, bo tutaj może się okazać, że nie wiem, jakieś APR nam wzrasta, jakieś inne bonusy dostajemy dzięki temu właśnie, że to NFT posiadamy wiele, wiele zmian. Pewnie nie wszystkie wymieniłem, a, a ich ich możemy się na pewno spodziewać. Moi drodzy, lecimy dalej. Oczywiście masa airdropów też na tym kosmosie się pojawia. Teraz ten worek nam się ładnie rozwiązuje i co jakiś czas te airdropy wpadają. Długa, długo była posłucha, ale ja mówiłem, że trzeba po prostu być cierpliwym, moi drodzy. Jest czas, żeby budować sobie portfel pod... Kosmos ekosystem. to jest moi drodzy deser, nie wolno, nie wolno traktować tego, że budujemy portfel i to jest główny czynnik do tego, natomiast to jest taki deser, te airdropy gdzieś nam powiększają też nasze portfele, możemy sobie odpowiednio później zarządzać, czy sprzedawać, czy trzymać, czy trzymać takie tokeny, liczyć na wzrosty, każdy ma jakieś podejście indywidualne do tej sprawy, a tutaj mamy taką informację, jak wiele jeszcze tych airdropów przed nami. Moi drodzy Jack, Ale oczywiście żeśmy odebrali, ale spodziewajcie się również Strida, Prawdopodobnie 15 listopada, Flix, moi drodzy, robimy sobie teraz ten testnecik. Tutaj, już któryś z kolei rzecz jasna, tutaj też będzie jakiś airdrop. Robiliśmy jakiś czas temu NOMA, były migawki, będzie wkrótce do odbioru. CMDX tutaj mocno się też rozbujał. Zobaczymy, jak oni ruszą z tymi swoimi stablecoinami. No i każdy ten airdrop po kolei gdzieś tutaj nam powinien wkrótce. Paść, oczywiście trzeba być, moi drodzy, cierpliwym do tego tematu i budować sobie spokojnie portfele, ewentualnie pod konkretne airdropy, czy po prostu cierpliwie też na to wszystko czekać. Bardzo fajna informacja pojawiła się, moi drodzy, na, od Stargate's. Zresztą sam Token Stars też ładnie się zaczął pomalutku tutaj odbijać. Widzę, że ta użyteczność tych NFT, przynajmniej zainteresowanie tych NFT jest coraz większe, a Stargaze idzie i bardzo fajnie tutaj się rozbudowuje. No i dają informację kolejną, że będzie, moi drodzy, Stargate's. Names. Można będzie sobie tutaj, moi drodzy, przypisać nasz adres do tego portfela konkretnego, do naszego adresu z danej sieci i wybrać taką skróconą nazwę. Znane jest to, z, moi drodzy, z domen, tak zwanych. Natomiast tutaj bardzo korzystnie, że tak powiem, wygląda to cenowo. Przy pięciu znakach, moi drodzy, wycena na 100 starsów to nie jest jakiś majątek, a będzie można sobie uprościć po prostu życie, podając ten adres taki skrócony. No i tutaj jest moi drodzy artykuł na ten temat. Tutaj wyjaśnia nam jak jak to będzie wyglądało, ponieważ jeszcze to nie ruszyło. Można się zapisywać, moi drodzy. Jest kolejny artykuł, który nam tutaj wyjaśnia, jak to będzie wyglądało dokładnie. Ja wam oczywiście linki wszystkie wkleję pod filmem i tutaj jest moi drodzy pewne kryteria te osoby, które jako pierwsze będą miały możliwość skorzystania, wykupienia tych domen, później ewentualnie my. To znaczy my co 5000 adresów obecnie można się tutaj moi drodzy zgłaszać zgłaszać, to jest taki formularz, na który możemy złożyć i po prostu cierpliwie czekać. Ja tutaj się zarejestrowałem, nie wiem czy się złapię, zobaczymy. Natomiast jak później to ruszy, no to ewentualnie też będziemy się starać. Są pewne kryteria dla osób, które posiadały gdzieś tam większą ilość starsów, są dłużej na tym związane z, związani z tym projektem. No tutaj są takie kryteria, możecie sobie przeczytać. Myślę, że to jest interesująca sprawa. Mając taką domenę, dużo łatwiej będzie nam się też pewnie poruszać. Kolejne rzeczy, które tutaj będę pokazywał, to jest, moi drodzy, takie ułatwiające nam życie. Jest taka stronka App Pulsar Finance i tą stronę można, moi drodzy, przyrównać do takich dwóch stron, które bardzo fajnie pokazują nam na innych portfelach, śledzą, śledzą nam to, co posiadamy, gdzieś jakieś pule płynności. Możemy to, to moi drodzy, podejrzeć, by Ape, Ape Board była taka stronka ID Bank. Tak, takie dwie stronki ja już kiedyś dawno wam pokazywałem, one są bardzo fajne. I można właśnie z nich korzystać, ale na kosmosie nie było czegoś takiego, i tutaj jest właśnie taki projekt, który jest dedykowany. Co można tutaj zrobić? Ano, możecie sobie wkleić, można się połączyć oczywiście z tą stroną, ale jest również możliwość wklejenia adresu bez łączenia się portfelem. Tak? No i zalecam ewentualnie na początku poeksperymentować, właśnie nie łącząc się z tą stroną, tylko sobie wkleić was, wasz adres z danej sieci. Tutaj naprawdę jest sporo tych sieci z kosmos ekosystemu, no i macie wtedy informację, jaki. Jakie macie tokeny, moi drodzy, w, w stakingu? Jakie macie ewentualnie jakieś farmy założone? To oczywiście gdzieś tam w Keplerze też można podejrzeć, ale tu jakoś kompleksowo to jest wszystko fajnie spięte. Także myślę, że stronka bardzo, bardzo fajna, gdzie można ewentualnie takie rzeczy również śledzić. Następnie w Kepler chciałem wam pokazać też od jakiegoś czasu. Weszła nam, moi drodzy, kolejna rzecz. Jak jesteś na, na własnym portfelu Kepler, przepraszam, to tutaj możecie. Zarządzać oczywiście tym waszym portfelem, a doszła nam kolejna tutaj, ta kolejny taki parametr transaction history. Możemy sobie podejrzeć moi drodzy, co żeśmy tutaj wykonywali. Można oczywiście na Scanie to śledzić, ale również możemy sobie tutaj przejrzeć tą historię transakcji naszych, które żeśmy tutaj wykonywali. Myślę, że to jest też bardzo ważna rzecz, żeby mieć pogląd na wszystko, co się dzieje w naszym portfelu. Kolejna sprawa, też czasami pojawiają się takie pytania moi drodzy, w jaki sposób jak delegujecie tokeny i robicie unbonding, gdzie można podejrzeć to moi drodzy. No główna strona to jest Minskan.io. Na Minskan.io jak kleicie sobie moi drodzy adres i zjedziecie troszeczkę niżej, to tutaj macie tak delegation, unbonding, rele rele relegation i mamy vesting. No i tutaj jak zrobicie sobie unbonding albo redelegację, to tutaj możecie w tej... W tych sekcjach sobie podejrzeć moi drodzy oczywiście tutaj macie tym również też portfel wasz gdzie macie tak kompleksowo zebrane ile mamy dostępnych tokenów ile mamy oddelegowanych ile ewentualnie jest w unbondingu i ile mamy rewardsów dostępnych a jak zrobicie ten unbonding no to wystarczy wejść tutaj w sekcję unbonding moi drodzy i tutaj w tym miejscu pojawi wam się trwający unbonding z konkretną datą i z konkretną godziną, kiedy te tokeny do Was wrócą, tak, no bo jeżeli mamy oddelegowane je, to one są u walidatora, a później moi drodzy jak chcemy sobie unbonding zrobić żeby Wam wróciły, no to tutaj właśnie w tej sekcji i będziemy mieli konkretną godzinę, bo nie, czasami są pytania moi drodzy, a zrobiłem, a nie wiem kiedy, kiedy te tokeny wrócą, no wiecie, że na przykład jest jedna sieć ma 14, inna ma 21 dni, moi drodzy, natomiast tutaj jest konkretnie już po tym unbondingu ta informacja się pojawia. I oprócz tego, moi drodzy, czasami się też zdarza tak, że, no nie wiem, robiliście jaką, jakąś reinstalkę, robiliście, dodaliście na nowo portfel sobie, no ale macie tokeny, które siedzą na danej sieci. No Juno jest, to, Juno jest takim przykładem, moi drodzy, ponieważ posiada tych tokenów coraz więcej. Oprócz tokena Juno, no, no na sieci samej Juno mogą być tokeny. I one nie posiadają odrębnej sieci, nie możemy jej dodać bezpośrednio z, na przykład ze stronki Osmosis, gdzie klikamy depozyt, jak klikamy depozyt albo withdrawal, to nam się sieć, jeżeli nie mamy jej dodaną, to nam się doda, ale są tokeny, które są na sieci osadzone. No i wtedy nie pamiętamy tych adresów kontraktów, to ja wam pokazywałem, jak ten adres kontraktu można sobie dodać tutaj w sekcję asset, wchodzimy, ale tutaj mi chodzi o to, czy na przykład posiadamy jakiś token na danej sieci. To tutaj jestem teraz na Juno na przykładzie i jak sobie zjedziecie kontra, kontrakt tokens, to tutaj moi drodzy jest rozwijane takie menu i tutaj macie te tokeny, które już są oficjalnie dodane na sieci Juno. Tutaj możemy sobie moi drodzy wybierać. Jak ja sobie teraz wybiorę na przykład token Bifot, to ja sobie mogę podejrzeć ewentualnie, czy jakiegoś tutaj Bifota posiadam. No i szukam na przykład innego tokena. Zobaczmy sobie, jaki tam żeśmy ostatnio mieli token, czy jeszcze tu jakiś to Winda mamy. O! Ja wchodzę sobie Winda, widzimy, jeżeli nie mam fizycznie do portfela go dodanego, to tutaj w tej zakładce po rozwinięciu, moi drodzy, ja zobaczę, czy jakieś tokeny mam, no i wtedy dalej muszę przejść w zakładkę Assets i odszukać sobie adres kontraktu i dodać ponownie do portfela i wtedy w portfelu bezpośrednio widzę, ale na Mińskanie zawsze te tokeny tutaj będą widoczne, oczywiście pod warunkiem, że już Minskan wyświetla te tokeny, może być tak, że są to nowe tokeny, które jeszcze są niedodane, no to wtedy... Musicie gdzieś tam sobie zawsze to zarejestrować. No i jeszcze jedna rzecz, mega sprawa, która doszła. Tutaj bardzo fajne analizy na, na Mińskanie się pojawiły, jest rzecz też nowa do śledzenia, którą możemy sobie tutaj, moi drodzy, wykonać. Sekunda jak mi się tutaj odświeży, bo to, to spore, spora ilość tutaj danych, że tak powiem, więc trzeba też być cierpliwym. Dodano, moi drodzy, o. Dodano taką sekcję tutaj ze statystykami, yy, i te statystyki co nam w ogóle mówią? Otóż mówią nam, no, moi drodzy, tutaj są walidatorzy różni, ze znaczkami tych walidatorów, i po kliknięciu na tego walidatora, moi drodzy, możemy sobie podejrzeć, ile on tutaj osób oddelegowało do niego. To jest 72 tysiące tutaj delegujących do walidatora Figment. Kwota tych asetów, które są oddelegowane, to jest 104 miliony, moi drodzy. To jest taka fajna statystyka, którą sobie możemy poobserwować. Możemy sobie wejść tutaj, słuchajcie, w ekosystem. Jeżeli chcecie, na przykład, prześledzić też konkretnie, ile on ma, moi drodzy, tych tokenów u siebie, tak, dany walidator, jakie on tokeny ewentualnie my możemy u niego trzymać, no tutaj na mińskanie teraz też bardzo fajnie to jest do podejrzenia. Przepraszam, że tutaj troszkę dłużej się to ładuje, ale no niestety. Ta stronka sporo tych danych po, po, posiada, może przy okazji jakbym nie nagrywał, to szybciej by się to ładowało. Natomiast bardzo fajnie te wszystkie rzeczy nam się tutaj pojawiają. Oczywiście moi drodzy mamy IBC Network, gdzie możemy sobie podejrzeć jak sieci są pomiędzy sobą połączone. Mamy Dev Activity, gdzie mamy moi drodzy możemy zobaczyć na których sieciach dzieje się najwięcej, czyli gdzie tam moi drodzy deweloperzy najmocniej działają. O zwróćcie uwagę, tutaj możemy sobie moi drodzy wybrać konkretnego walidatora. Wybierzmy sobie na przykład Imperator i tu będziemy wtedy mieli po kliknięciu na jego dane. Mamy sytuację taką, że wiemy moi drodzy no, już niech się załaduje. O, tutaj macie taką pokazaną tabeleczkę, jakie tokeny u niego są, moi drodzy, możliwe do, e, e, do trzymania. I tu są wymienione poniżej od razu wszystkie. Konkretne z kwotami, jakie są obecnie, moi drodzy, alokowane tutaj. Czyli u, u, im, u walidatora Imperator mamy token Kosmos, na taką kwotę, moi drodzy, i pozostałe też również, jaki ten walidator, moi drodzy, tokeny, jakie jak można u niego ewentualnie trzymać tak, w stakingu. Także myślę, że te analizy tam są bardzo fajne, moi drodzy, bo nam podpowiadają i sugerują też pewne rzeczy. Możecie szerszy kontekst, że tak powiem, mieć. I możecie pewne, pewne, pewną ocenę tutaj też sobie robić. Co jakiś czas będę starał się właśnie takie informacje wam też udzielać, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak się poruszać po tym kosmos-ekosystemie. No i na pewno te szybkie newsy też gdzieś tam po drodze będą wpadały, bo dużo, dużo się modyrodzi dzieje na tym kosmos-ekosystemie. Idziemy w bardzo dobrym kierunku, moim zdaniem. Gdzieś duża adopcja tego kosmos-ekosystemu jest, a to nie jest ostatnie jego słowo. Tyle z mojej strony, dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału i zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki, cześć.